Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. To jest specjalne wydanie w Telewizji Republika. O tej porze zawsze jest studio prasowe, więc kontynuujemy tę tradycję spotkań z Państwem dziennikarzy, komentatorów. Są z nami Agnieszka Siewieroniuk-Macierowska. Dzień dobry. Białystok. Dzień dobry. Dzisiaj Białystok cały biały, zasypany śniegiem. No właśnie, upały się stały trochę siarczyste, ale to podobno dopiero wstęp, bo jakieś mrozy do nas mają nadchodzić. W ramach oczywiście ocieplenia klimatu. Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. I Łukasz Jankowski, Radio Wnet i oczywiście także Telewizja Republika. Proszę o poprawienie głosu, bo coś bardzo śmiesznego do nas dociera. Zaraz to poprawimy. No tymczasem właśnie chyba nie do śmiechu nam powinno być, bo stoimy, taką tezę na początku programu postawię, u progu największego kryzysu konstytucyjnego, ustrojowego, którego przyczyną czy przesłanką jest sprawa panów ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Stan na dzisiaj jest taki, że Sąd Najwyższy uznał wygaszenie mandatów dokonane przez marszałka Sejmu za niebyłe, uznał, że nie było powodów do wygaszenia mandatów. Natomiast szef Kancelarii Sejmu, pan minister Jacek Cichocki, był uprzejmy wygasić karty do głosowania obu panów posłów. Agnieszka Siewieroniuk-Macierowska, bo może już nie chcę się cofać o całe 16 lat do początku tego całego postępowania, ale no mieliśmy jednak szokujące postępowanie pana marszałka Sejmu, który ominął całą drogę kancelaryjną, zamiast normalnie jak każdy Polak złożyć stosowne pismo przekazujące skargi panów posłów do Sądu Najwyższego, do biura podawczego tego sądu, no to wysłał umyślnego dyrektora, który tam krążył po korytarzach Sądu Najwyższego, trafił do prezesa Izby Pracy, co jakby trochę jest nieintuicyjne, że to Izba Pracy ma się akurat tym zajmować, takim problemem. No i tam pan marszałek no, ze stosownym pismem, żeby ustalić właściwy skład do rozpatrzenia tej sprawy. No powiem szczerze, gdyby coś takiego się zdarzyło za poprzedniej władzy, to już sobie wyobrażam, co by się działo, Agnieszko, bo tu mamy coś do czynienia z czymś zupełnie niebywałym. To byśmy mieli tutaj, wszystko byśmy mieli pewnie włącznie z wojskami jakimiś pokojowymi wprowadzone, ale sytuacja jest taka, do tego chaosu trzeba sobie wprost powiedzieć, doprowadzili politycy dzisiaj jakby tych środowisk, które są u władzy i to one jakby narobiły nam całego bałaganu, bo to oni jakby te środowiska, ja już nie mówię konkretnymi nazwiskami, tylko po prostu środowiskami powiedzmy, oni przestali jakby uznawać, że ktoś tam jest sędzią, a to ktoś tam nie jest, a to taka izba jest, a to nie jest i tak dalej, i tak dalej. I mamy dzisiaj właśnie taką sytuację, jaką mamy. Ja tylko przypomnę, że właśnie ci sami ludzie, którzy w tej chwili mówią, że ta, prawda, izba sądu, ona nie jest sądem. I to mówi też chyba marszałek Hołownia, z tym, że on niewiele czasu temu no, zgodził się z orzeczeniem właśnie tejże izby, tego samego sądu, która rozpatrywała sprawę finansowania jego partii. No i wtedy jakoś potrafił... Odrzucenia finansowania kampanii, tak? Wtedy jakoś pan marszałek potrafił normalnie złożyć pismo w kancelarii, znaczy to akurat za pośrednictwem Państwowej Komisji Wyborczej wtedy, ale adresował do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych to pismo.
No to jest właśnie druga strona, ale wtedy on jeszcze nie był marszałkiem, to może korzystał z tej drogi jak każdy zwykły człowiek. Z tym, że powiem w ten sposób. Ja pracowałam w urzędzie naprawdę wystarczająco długo i również jako kierownik jednostki, bo marszałek Hołownia jest kierownikiem jednostki, ta jednostka nazywa się Sejm. I tak samo jako kierownik jednostki miałam odwołania różnego rodzaju od decyzji, które były przeze mnie również wydawane, ale mi nigdy nie przyszło do głowy, żeby wysyłać swojego pracownika do sądu, czy też do innej instytucji, która danym odwołaniem się zajmowała, żeby prawda, do konkretnego miejsca to trafiła. Jeszcze jakbym ja miała... Do konkretnego sędziego, bo to... To jest po nazwisku. Ja powiem w ten sposób. Dzisiaj marszałek Hołownia ma tylko i wyłącznie jedno wyjście. I to naprawdę nie trzeba robić żadnych rewolucji. Musi niestety pokajać się, posypać głowę popiołem, powiedzieć przepraszam. Nie tak to wszystko powinno wyglądać, bo gdyby posłowie Kamiński i Wąsik nie jakby... No, ich jakby byt w Sejmie zależał od Szymona Hołowni, no to ja pytam, po co ustawodawca zawarł drogę odwoławczą. A jednak zawarł drogę odwoławczą i oni z tej drogi skorzystali w przypadku jakby wygaszenia, czy też jakby no stwierdzenia końca tego mandatu. Taka droga została zawarta. I teraz ostatnia sprawa, bo tu jakby trzeba szerzej to omówić, ale ja staram się tak skrócić, żeby też i państwo wiedzieli, bo to jest materia bardzo skomplikowana. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że poseł Kamiński, poseł Wójcik nie zostaną, Wąsik, nie zostaną wpuszczeni do parlamentu, nie zostaną dopuszczeni do głosowania, to będziemy mieli sytuację to taką, że uchwały, wszystko co wychodzi z Sejmu nie będzie miało mocy prawnej, ponieważ nie będzie od czego liczyć kworum. Zgodnie z konstytucją Sejm liczy 460 posłów i ani więcej, ani mniej. Od tej kwoty, od tej liczby liczy się kworum i jakby muszą być ustawy, uchwały i wszystko inne podejmowane właśnie w zgodzie z tym, jak to wygląda. Jeżeli ktoś kwestionuje dzisiaj, jak wygląda taki czy inny sąd i tak dalej, bo jest źle obsadzony, to Sejm też będzie źle obsadzony. To samo środowisko, które krytykowało, jakby i dalej krytykuje to, co się dzieje, sami sobie teraz zawiązali pętlę na szyję. I Szymon Hołownia ma dzisiaj tylko jedno wyjście. Przeprosić, pokajać się, cofnąć swoją decyzję, powiedzieć, no trudno, takie są reguły. A może się ucieszyć, że wszystko się wyjaśniło, posłowie są posłami i wszystko teraz będzie dobrze, ale jakoś tak nie bardzo wierzę w taki scenariusz. Jest prosta sprawa, my możemy z wyrokami sądu się nie zgadzać. Wiele niesprawiedliwych wyroków zapadło, tak? Ale no, one są i są obowiązujące i koniec, kropka. No właśnie, nie bardzo koniec i kropka, bo w tej samej sprawie wybiera się orzekać ta Izba Pracy. Zdaje się, że będziemy mieli 4 orzeczenia w tejże sprawie, znaczy po 2 dla każdego z panów posłów. Co z tego dalej wynika? No bo to rzeczywiście taki pad konstytucyjny nam się szykuje, że Sejm tak naprawdę nie będzie mógł rzeczywiście podejmować żadnych uchwał ani ustaw. Pytanie, czy to tak panu marszałkowi wyszło przypadkiem, no, w związku z brakiem ewidentnym doświadczenia, no, jeśli chodzi o tak wysokie stanowisko, czy to może jest jakiś zamierzony stan już takiego kompletnego chaosu? Nie wiem, komu na tym miałoby zależeć. Jacek Lidziniewicz. Trudno powiedzieć, czy to zamierzenie. Na pewno wrzucono Szymona Hołownię na minę. On jest otoczony byłymi pracownikami Donalda Tuska. Człowiek, który mu bezpośrednio doradza, to... Czyli pan marszałek jest w oblężeniu, jak rozumiem. Minister, koordynator służb specjalnych w rządzie Donalda Tuska, więc no, trudno powiedzieć, jakie tam gry operacyjne wobec marszałka Hołowni są toczone. To, że Donald Tusk lubi korzystać z pracowników służb w różnych politycznych projektach, to widzimy na przykładzie TVP i mediów publicznych. Ale powiem szczerze, mnie ta sytuacja w jakimś stopniu cieszy, tak? Bo
Ja nie mam wrażenia, że przed 2015 rokiem, a w 2013-2014, czy tam jeszcze wcześniej, to mieliśmy do czynienia z jakimiś apolitycznymi sędziami, którzy wspaniale działali i przyszedł PiS i ich zmusił do politycznej aktywności. Myślę, że jedyna różnica między rokiem 2013 a 2023 jest taka, że dzieje się to jakby przy otwartej kurtynie i Polacy widzą na bieżąco, że ci ludzie, ci wszyscy po kolei są w stanie, są jakby politykami w togach i są elementem systemu politycznego. W zasadzie chyba najbardziej zabawny przykład to jest to, jak interpretują to prawo łaski i jak ci ludzie, którzy pisali w podręcznikach, sami pisali w podręcznikach, które są obowiązujące na Wydziale Prawa, że to prawo łaski może być stosowane jeszcze przed prawomocnym wyrokiem, no to oni teraz tłumaczą, że to, co pisali przez 30 lat, to jest nieprawda i sami się ze sobą nie zgadzają. No to pokazuje stan... Ale nie ruszyli do bibliotek czy do księgarni wykupywać tych, jak poeci, którzy pisali wiersze o Stalinie. Jakby mogli, to by sami na siebie donieśli do portalu Demagog, żeby prostował fake newsy, które sami produkowali i wpisywali w podręczniki akademickie do prawa. No, czy to jest już tak absurdalne i głupie i z takimi idiotycznymi wypowiedziami mamy do czynienia, że tu jest tylko jedna, są może dwie kasty, które są w stanie inne niż sądownictwa, które są w stanie w ten sposób się zachowywać, czyli całkowicie zaprzeczać temu wszystkiemu, co głosiły jeszcze 15 minut wcześniej. To są politycy, oczywiście, i jeszcze druga kasta to co niektórzy dziennikarze. Łukasz Jankowski, wczoraj pan sędzia Schab, rzecznik dyscyplinarny sądów, powiedział, że to, z czym mamy do czynienia, to jest tak absolutne lekceważenie, pomijanie norm, fundamentów konstytucyjnych, że to uzasadnia użycie słowa, że mamy do czynienia z rebelią, czyli z rodzajem zamachu na funkcjonowanie państwa polskiego. Czy taka opinia jest uzasadniona? No już wcześniej, nie wiem, czy teraz mnie dobrze słychać. Tak, nadzieję, teraz dobrze. Tak, teraz dobrze. No to dwóch razy sztuka tym razem. Znaczy, to już jest tak, to już Rafał Ziemkiewicz o tym mówił wcześniej, także na antenie naszej telewizji, że to jest w zasadzie rokosz prawny i on trwa nie od wczoraj, nie od sprawy panów posłów Kamińskiego i Wąsika, tylko trwa od dobrych paru lat. No i mamy tutaj dwa aspekty i to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Mamy aspekt prawny i aspekt polityczny. W aspekcie prawnym naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby premier Donald Tusk, żeby minister Sienkiewicz, żeby minister Bodnar, żeby marszałek Hołownia, co robili? Żeby stosowali polskie prawo. I tu nic im nie przeszkadza. Naprawdę są ustawy, jeżeli się nie podoba ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, to się ją zmienia. Dopóki nie ma wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to się uznają za zgodną z konstytucją. Kłopot jest w tym, że cała, czy przytaczająca większość, a może i cała koalicja rządząca, centrolewicowa, no nie uznaje. Uznała, że będzie sobie wybierać, które akty prawa uznaje, a których nie uznaje. Będzie sobie wybierać, które instytucje jej zdaniem są obowiązujące, a które nie są. Bo jaki jest problem, żeby... Ileż to było, bo na przykład słowa pana Zakroczyńskiego, to jest taki młody człowiek, który jest szefem gabinetu marszałka, że mamy galimatias prawny, który wynika z 8 lat. Czyli nie było poprzednich rządów oczywiście. Nie byłoby żadnego galimatiasu, gdyby pan marszałek trzymał się prawa. Znaczy, gdyby stosował prawo tak, jak jest napisane, bo nigdzie nie ma napisane, nawet ten wyrok TSUE, który de facto nie stwierdza nieważności, no ale czy jakoś tam podważa skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw Publicznych, ale nie przekręciłem nazwy w tej chwili tej Izby Sądu Najwyższego. To niemniej TSUE
nie jest od ustalania, czy jakaś ustawa, czy jakaś instytucja powołana ustawą polską jest zgodna z polską konstytucją. Znaczy to ja powiem jakby więcej. Nie jest rola TSUE. To jest zgodne z traktatami, a co nie jest zgodne z traktatami. Przecież jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to jednoznacznie przesądza, że nominacja pana prezydenta sprawia, że sędzia jest sędzią, koniec. Na przykład. Kropka. I to więc jedną rzecz szybko to jest sfalsyfikujmy w naszej rozmowie. Cały kryzys prawny wynika tylko i wyłącznie z tego, że obecny rząd nie zamierza respektować prawa i nie chce go respektować, bo jego zdaniem to prawo zbyt mocno go wiąże. Koniec, kropka. Kończy dyskusja prawna, bo ten problem momentalnie, tak jak z mediami. Znaczy, teraz z mediami koalicja rządząca powiedziała, że będzie zaraz ustawa, którą już konsultują z prezydentem. To nie można było nie łamać prawa w sprawie mediów publicznych i złożyć ustawę w styczniu, którą się konsultuje z prezydentem i nie byłoby całego kłopotu prawnego. No, jak widać nie dało się i to jest ta druga, to drugie pole, które jest dla tej koalicji ważniejsze, czyli polityka. Bo chodzi o to, żeby jak najszybciej przyjąć jak najwięcej instytucji państwa w myśl tej prostej, banalnej zasady, którą chyba najmocniej wyraził Machiavelli, tak, że władca musi robić jak najwięcej złych rzeczy zaraz na początku, a potem uspokajać nastroje. I tak działa Tusk. Znaczy jak najwięcej łamie prawo, jak najwięcej zagarnia bezprawnie instytucji państwowych, żeby potem jakoś to przyklepać i jakoś dalej, żeby ta koalicja jechała. No chyba, że zamierza rzeczywiście do Brukseli uciec, a innych z tym pasztetem zostawić. I to jest też taki moment, że póki wyborcy są niezmęczeni, póki jest tak, że jeszcze nie ma odium tej władzy i że jest taka silna emocja antypisowska w elektoracie i PSL-u, i Hołowni, i SLD, i Platformy oczywiście jak najbardziej, tym szybciej idźmy na rympał, bo już za pół roku ludzie będą zmęczeni niektórymi decyzjami i już tego paliwa będzie mniej i już powiedzieć, że się łamie bezczelnie prawo, ale łamiemy te prawo po to, żeby pognębić tych strasznych pisowców, będzie znacznie słabszą walutą polityczną niż jest w dniu dzisiejszym i stąd te wszystkie bezprawne akcje. Ja tylko liczę, że to wszystko, całe łamanie prawa i cały galimatias, który wynika z działań pana marszałka, wynika z działań pana premiera, pana ministra Bodnara czy Sienkiewicza, że to wszystko jednak trafi kiedyś przed sądy i że ci ludzie nie będą bezkarni, bo robią to cynicznie, robią to z tych powodów politycznych i dla polityki łamią prawo. Pytanie, czy z tego takiego zapętlenia wynikającego z łamania prawa, takiego korkociągu da się wyjść, bo to wcale nie jest takie proste. Wystarczy Macbetha przeczytać tam to, co prawda. To prawda, ale w przypadku mediów liczą, że się da, tak, że teraz się złamie prawo, wyrzuci się ludzi, bezprawnie przejmie się instytucje, a teraz się zgłosi ustawę. Tak? No pytanie, czy prezydent po tym wszystkim ją podpisze. Wiele wskazuje na to, że nie, więc ten stan zawieszenia będzie trwał, ale wydaje się, że tak rozumują, bo to też nie są geniusze zła, tak? Znaczy to widać po samych mediach publicznych, to jest trochę gang Olsena, prawda? Więc oni teraz liczą, że jakoś tu żeśmy dali w pysk, za przeproszeniem, przyjęliśmy bezprawnie, a teraz na spokojnie, jak już są nasze, to się ugadamy. To mogą no, się właśnie chciałem porozmawiać o tym, co będzie dalej, no bo najbliższego 10 zbiera się Sejm, zbiera się również Izba Pracy, tak zupełnie przypadkiem, która zapewne wyda dwa nowe orzeczenia w tej sprawie, zobaczymy. Czego będziemy świadkiem? Czy to dojdzie tam do jakichś, nie daj Boże, siłowych rozwiązań, że pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika będzie, nie wiem, nie wpuszczą do Sejmu, bo to posłowie Prawa i Sprawiedliwości pewnie też nie pozostaną obojętni wobec takiej sytuacji. Co nas czeka, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska? No niestety myślę, że rozwiązania siłowe są nieuniknione tutaj i chyba nikt co do tego nie ma wątpliwości. Przepraszam. Natomiast co nas czeka? Proszę Państwa, nas czeka bardzo ciekawa rzecz. Ja już nawet wczoraj na swoim profilu na X-ie, znaczy na Twitterze, pisałam, że nawet ubiorę się odświętnie na tę okoliczność, dlatego że marszałek Sejmu będzie musiał odczytać właśnie uchwałę, treść uchwały i uchwałę
Sądu Najwyższego, tej izby, która to nie jest sądem, o stwierdzeniu... Postanowienia, bądź... tak. To jest postanowienie. Tak, tak, postanowienie, ale to jest jakby też uchwała, tak, bo Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę o stwierdzeniu ważności bądź nieważności wyborów. I to będzie musiał zrobić marszałek. A, bo to jest jeszcze osobna kwestia, że jeszcze ta sama izba będzie stwierdzała ważność wyborów. To też dlatego chyba 11. Dlatego ja powiedziałam, że ubiorę się nawet odświętnie, bo marszałek będzie musiał odczytać treść tej izby sądu, której nie uznaje, i na podstawie jakby tego będziemy w Polsce wiedzieli, czy wybory były ważne, czy nieważne. Ale powiem więcej, jeżeli ktoś chce jeszcze się pobawić i bardziej skomplikować wszystko, niż to w tej chwili jest skomplikowane, to powiem, że sąd, ta sama izba już orzekła w przypadku dwóch posłów, czyli w zasadzie pana Wąsika i Kamińskiego, że są posłami. Gdyby stwierdził ta sama izba, że wybory były nieważne, to mamy wszystkich posłów nieważnych, oprócz dwóch ważnych. Więc może być jeszcze taka historia. Ja już oczywiście żartuję sobie, ale jest to teoretycznie możliwe. Natomiast faktem jest, że będziemy mieli do czynienia, czy będziemy świadkami niestety siłowych różnych rozwiązań. I myślę, że do tego też trzeba sobie powiedzieć wprost, dąży Donald Tusk przede wszystkim, który sobie właśnie z takiego Szymona Hołowni, z Adama Bodnara, z Sienkiewicza i jeszcze z kilku innych, zrobił sobie, przepraszam, że to powiem, wycieraczkę, bo nimi się dzisiaj wyciera przed opinią publiczną, a sam ma czyste buty. Zobaczcie państwo, on nie podejmuje żadnych decyzji, on nie wydaje jakby tutaj przynajmniej publicznie żadnych dyspozycji. Tak, to robią poszczególni ministrowie i marszałek, a sam Donald Tusk jest czysty jak dziewica orlańska. No ale tak niestety nie jest. Tylko że dzisiaj ci panowie, którzy właśnie zachowują się w ten sposób jak bandyci prawni, i popełniają już przestępstwa realnie, są też już poskładane zawiadomienia w prokuraturze. Jakich będzie finał, to nie wiadomo, ale wiemy, że popełniają przestępstwa, nie jest to żadną tutaj tajemnicą. Ci ludzie będą odpowiadać prawnie i karnie. I tutaj nie będzie w tej chwili już żadnej taryfy ulgowej. Pewne hamulce, pewne zawory bezpieczeństwa zostały przełamane. Złamał je Donald Tusk i kolejna ekipa, która przyjdzie, to nie musi być Prawo i Sprawiedliwość, jak się niektórym wydaje. Być może powstanie inna formacja, ale na pewno kolejna ekipa, która przyjdzie do władzy, wiedząc o tym, co się wydarzyło, a przyjdzie tak samo na zdenerwowaniu ludzi, czyli na tej fali takiej, żeby rozliczyć poprzedników, to ja gwarantuję, że Tusk i jego ekipa będzie siedzieć. I oni naprawdę będą. I dlatego, że złamali naprawdę prawo. Jacek Liźniewicz, no dobrze, ale wróćmy do tej sytuacji, która nas czeka w tym tygodniu, bo jeszcze jest możliwy taki scenariusz, że zgłosi się do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ekipa z policji, chcąc osadzić w więzieniu obu polityków. Prezydent Andrzej Duda jasno powiedział, że w takim razie będzie, na całym świecie mówił, że w Polsce są więźniowie polityczni. No i to jest, delikatnie rzecz ujmując, sytuacja niekomfortowa dla każdego rządu na świecie. To powiem szczerze, no właśnie, jak z tego wybrnąć, bo to jest przecież rzecz, której się będą musieli tłumaczyć, bo to już nie jest tam jakieś tam telewizja publiczna, czy radio, czy Polska Agencja Prasowa, bo to na tak zwanym Zachodzie rzadko kto rozumie, o co chodzi. No tutaj jest prosty fakt, no, dwóch posłów trafi do więzienia. Jacek Liźniewicz. No tak, rzeczywiście to będzie trudność w tłumaczeniu. Będą się musieli pewnie politycy z tego jakoś tłumaczyć, ale wydaje się, że oni kalkulują tak, że mają w tych instytucjach zagranicznych, w tych wszystkich, bym powiedział, miękkich NGO-sach, Komisji Europejskiej, tylu własnych ludzi, że byli w stanie za pomocą tych mechanizmów uderzać w rząd PiS-u, więc teraz są w stanie z pewnością to doskonale tłumaczyć i z pewnością, no, mam wrażenie, że w jakimś stopniu nie mylą się w swoich kalkulacjach. Rzeczywiście wykorzystują po prostu przewagę na arenie międzynarodowej.
Aczkolwiek rzeczywiście sytuacja pewnie jest, będzie budziła, im dłużej będzie trwała, tym dłużej będzie budziła dyskomfort. No, tym bardziej, że no, te podstawy prawne, czy podstawy do zamykania w więzieniu dwóch posłów no, są bardzo wątpliwe. Mam wrażenie, że w Polsce nikt nie za bardzo wie, o co chodzi. Mam wrażenie, że w powszechnym takim odbiorze każdy w Polsce wie, pewnie większość, że to po prostu kwestia nie tego, że w taki czy inny sposób pan Wąsik z Kamińskim złamali prawo albo sąd tak orzekł, tylko to, że dlatego, że to są ci konkretni dwaj politycy i chodzi to, i to jest wyrok konkretnie polityczny, nie mający nic wspólnego z prawem czy jakimkolwiek problemem prawnym, bo karę 2 lat więzienia to naprawdę w Polsce dostaje się za bardzo poważne przestępstwa. Mam takie wrażenie. Więc tutaj sprawa będzie politycznie, im dłużej będzie trwała, tym będzie bardziej niekorzystna dla rządu. Ale też, nawiasem mówiąc, to też ciekawie o polskim sądownictwie świadczy to, że i w ogóle polskich sędziach i polskich niezależności, tych wszystkich napinaniach się o tych łańcuchach, które oni noszą, tych śmiesznych czapkach i gronostajach, które się przebierają, żeby tam w tych togach z tymi śmiesznymi wykończeniami, jak to, żeby zapewnić sprawiedliwość. I efekt tego po 30 latach jest taki, że cała Polska wie, nawet bukmacherzy nie chcą się o to zakładać, jaki będzie wyrok tych dwóch gości, czy trzech gości z tej Izby Pracy, bo wszyscy wiedzą, że Hołownia dał im papiery, żeby powiedzieli to, co mają powiedzieć, i oni powiedzą to, co mają powiedzieć. No to jest po prostu kpina ze sprawiedliwości. No właśnie, a pan poseł mecenas Roman Giertych już otwartym tekstem mówi, że trzeba tych sędziów z tej niedobrej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, Spraw Nadzwyczajnych i Kontroli Państwowej, no, wsadzić do więzienia, mówiąc krótko. To w trakcie orzekania jeszcze o ważności wyborów Łukasz Jankowski, bo to sytuacja, powiem szczerze, też bez precedensu. Bez precedensu to oczywiście, bo w poprzednim moim wejściu to jakoś sobie taki dałem racjonalny i taki przewidywalny opis wydarzeń, ale to, co powiedział pan redaktor, to też wskazywałoby na drugi scenariusz. Często tak już bywa, że są dwie drogi, dwa alternatywne scenariusze i ten drugi kiedyś przedstawił mi jeszcze przed wyborami, na parę tygodni, czy nawet miesięcy przed wyborami przedstawił mi profesor Jan Majchrowski w rozmowie, mówiąc, panie redaktorze, to jest tak, że tutaj to jest tylko chwilowa taka magma prawna. Takie rozwadnianie, nie wiadomo, sędzia, nie sędzia, wyrok, nie wyrok, prawo, nie prawo, że to jest etap przejściowy. A końcem tego etapu będzie bardzo jednoznaczne, także od najwyższego szczebla, używając języka marksizmu, ale być może ten język jest trafny do opisania działań tej koalicji, od najwyższego piętra nadbudowy po najniższą suterynę bazy jest rzeczywiście, będzie wszystko jasne, wszystko logiczne, a ten element magmy prawniczej jest potrzebny po to, żeby Polskę wciągnąć w system jednorodnego, jednolitego prawa europejskiego. Czyli przekładając z takiego prawniczo-filozoficznego na nasz, trzeba tak bardzo zmęczyć Polaków chaosem prawnym, tak bardzo wyczołgać polskie społeczeństwo tą niepewnością, żeby wystarczająca liczba polskich obywateli powiedziała, to już mam dosyć tego polskiego państwa, to już idźmy do tej Europy, podpiszmy jakieś jednorodne unijne deklaracje, traktaty i niech tu w końcu będzie porządek, niech tu ktoś o czymś w końcu decyduje.
No i ten scenariusz, który na antenie Radia Wnet zakreślił profesor Jan Majchrowski, prawnik, zresztą też bardzo ciekawa postać, wybrany przez tą nową KRS do Sądu Najwyższego, do Izby Dyscyplinarnej w proteście, że ta Izba nie orzeka, że ta Izba nie działa, w proteście wobec kunktatorskiego zachowania części sędziów, ale też pana prezydenta wówczas zrezygnował ze stanowiska czy z funkcji sędziego. To jest też dość istotne, bo można było odczekać, mógł odczekać i pójść na stan spoczynku. Eldorado, stan spoczynku, pieniądze płyną, nic się nie robi. Pan profesor zrezygnował, czyli zrezygnował także z tych dość wysokich apanarzy po to, żeby... Pozdrawiamy pana profesora, który często gościł... Tak, też telewizji Republika. Warto, może pan teraz jest sędzią Trybunału Stanu i rzadziej się wypowiada, bo w tej kadencji Trybunał Stanu pewnie będzie miał trochę roboty, więc pan profesor pewnie nie chce dawać jako sędzia jakichś wypowiedzi, które mogłyby podważać jego wyroki, ale ta myśl sprzed jego kandydatury została. I to jest ten drugi scenariusz, który mam na stole. Czyli jeden, ten polityczny, że szybko niszczymy państwo, żeby potem już łagodzić przekaz pod kolejne wybory. Oczywiście nie te samorządowe i europejskie, ale pod prezydenckie na przykład. A drugi scenariusz jest taki, niszczymy państwo polskie do cna, ile się da, po to, żeby tak przeczołgać polskie społeczeństwo, żeby ono z łaską wczołgało się w jednolity obieg prawa europejskiego. W Związku Radzieckim z radością przyjęto rządy Stalina, bo wreszcie był jakiś porządek. Tak, to. Słuchajcie, bo jeszcze jedna rzecz do omówienia. No, krótko mówiąc, seksafera w Gazecie Wyborczej. Pan redaktor Marcin Kącki... No wszystko wskazuje na to, że dokonywał czynów, które, no, krótko mówiąc, są przestępstwem, nie chcę ich tutaj opisywać, przestępstwem wobec kobiet, wobec ich wolności, także tej seksualnej, czy może przede wszystkim tej seksualnej. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, bo też mamy takie słabe tłumaczenia ze strony redakcji, bo ja nie chcę powiedzieć, że no, taka sytuacja no, gdzieś tam się może zdarzyć. Chociaż w naszych redakcjach pewnie sobie nie wyobrażamy, żeby się mogła w ogóle wydarzyć. No ale wtedy reakcja powinna być inna, bo już nie mówię o reakcji tej prokuratorskiej, która też powinna być już wszczęta, no ale sama redakcja też ma coś do powiedzenia i do zrobienia w takiej sytuacji. Ja tylko jedną rzecz muszę dopowiedzieć jakby do tego tematu, który niejako skończyliśmy, bo to jest bardzo ważne, o tym nikt nie mówi. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli taka sytuacja będzie w Polsce trwała dalej, to bardzo szybko z Polski zaczną uciekać przedsiębiorcy. Żaden przedsiębiorca nie będzie w stanie funkcjonować gospodarczo w systemie chaosu prawnego, bo nie gwarantuje to żadnej stabilności jego działalności. I to się będzie działo i to bardzo szybko. I kończąc to jakby ten wątek. Natomiast jeżeli chodzi o pana Kąckiego, ten pan narobił bardzo dużo szkód mojemu miastu Białystok, opisując jakieś swoje też częściowo fantasmagorie, mieszając różnego rodzaju fakty, jakieś inne rzeczy. Ale ja myślę, czy ktoś jest zdziwiony, że to w tym środowisku tak się dzieje? To nie jest pierwszy przypadek, o którym słyszymy, że w tym środowisku nagle są tego rodzaju zachowania. I powiem tak, prokuratura powinna już się zająć tym panem. Po prostu ten pan powinien za chwilę być zatrzymany, przesłuchany. Powinny znaleźć się ofiary tego człowieka. I ja mam dość jako kobieta i w ogóle jako człowiek, że jeżeli ktoś narobił gnoju i to trzeba powiedzieć sobie w ten sposób, to nie ma usprawiedliwienia, bo ja jestem w terapii. Guzik mnie to obchodzi. Czy byłeś w terapii, czy jesteś w terapii? Narobiłeś gnoju i masz za ten gnój odpowiedzieć. Pan Kącki powinien ponieść wszelkie konsekwencje swojego zachowania, bo to zachowanie trwało latami. Skrzywdził ludzi, doprowadził do tego, że część osób musiała się leczyć, czy też korzystać z pomocy psychologicznej. To nie są żarty. Takie rzeczy zostają w umyśle człowieka praktycznie na całe lata. Może komuś się uda szybciej z tego wyjść.
i nie ma tutaj żadnego usprawiedliwienia, bo on teraz, prawda, wyspowiadał się, jaki to ten i że jest w terapii. No tak, nie, dosyć tego. Zachował się ładnie, bo przeprosił. Taki jest ton. No nie. To jest w ogóle taki skandal. Przepraszam, bo wejdę przed szereg, przepraszam Jacek, ale chyba, że mam przed sobą właśnie gazetę wyborczą. Czytam stanowisko niejakiej pani Sobczak. Aleksandra to chyba pracowniczka jest, czy pracownica Gazety Wyborczej, która też wydała stanowisko. Zresztą w ogóle stanowisko z kolei zdaje się pana Imielskiego, ile imienia, czy tam nazwiska nie... Roman Imielski, tak. Pan jest dodań. Taki, nie mylę, dobrze. On z kolei powiedział, że redakcja miała się wnikliwie przyglądać. Koniec komentarza. Natomiast pani Sobczak napisała takie oto słowa. Potępiam napastliwe zachowania Marcina. Przecinek. Ale jednocześnie doceniam jego przeprosiny i wstyd. Jak uczy, jak wiemy o języku polskim, wszystko co, czyli tak się mówi, wszystko co przed ale nie ma znaczenia. Tak się zwykło mówić. Tutaj mamy to piękne zdanie. Potępiam napastliwe zachowania pana Marcina, ale doceniam jego przeprosiny i wstyd. Które uważam za szczere. Ja też próbowałem ten tekst pana Kąckiego przeczytać. Oczywiście nie chcę tego zestawiać, bo mamy rzecz straszną, czyli molestowanie seksualne. Przykład to wskazuje w miejscu pracy, coś nie powinno to powinno być ścigane. Ale też sam tekst to jest taki, przepraszam, onanizm publiczny, że ja go nie udało mi się go strawić, bo tam pan Kącki tak dużo mówi o sobie i tak dużo pisze o... No to taki rzeczywiście publiczny onanizm pana Kąckiego w tym tekście wychodził, że on był niestrawny do przeczytania, więc nie wiem, jak to się skończyło. Tam dotarłem do tego punktu, gdzie on mówi o tym, jak molestował ludzi. Znaczy, to jest w ogóle szokujące, tak? Znaczy, że redakcja reaguje tak, że rozumie, że potępia, ale rozumie. Czy to przejdzie do listy hańby dziennikarstwa, nie chcę użyć, polskich mediów, może takie słowa użyjmy. Czy ludzie, którzy po takim skandalu nie są w stanie się jednoznacznie odciąć od molestatora, nie są w stanie stanąć po szkodzie... Tylko go tłumaczą. To jest tak niebywały skandal. To jest stanąć tak po prostu coś niebywałego. No de facto, jakby czytać jakby ktoś czytał ten tekst tej pani Sobczak, no to może się wydawać, że ona niejako tłumaczy napastnika seksualnego. Także to jest w ogóle, to jest niebywały skandal, który też pokazuje, czym jest Gazeta Wyborcza. Przepraszam, Łukasz, ja muszę się wtrącić, bo tutaj cały czas jakby, bo ten powiedział, ten przeprosił, ten przyznał. Pani Sobczak, gdyby miała córkę, która zostałaby tak potraktowana przez pana Kąckiego, to by od razu inaczej śpiewała. I to też trzeba wiedzieć, to też jest uwaga do sędziów i do wszystkich innych. Macie swoje dzieci, swoje wnuki, swoich bliskich. Czy chcielibyście, żeby któryś z nich został tak potraktowany? Bo ja śmiem twierdzić, że nikt normalny nie powie, że chciałby. Jacek Liziniewicz, bo to jest medium, które ma usta czy łamy pełne nawoływań, pohukiwań o prawach kobiet z jednej strony, no ale z drugiej strony to też jest medium, które promuje bardzo taki progresywny, żeby nie powiedzieć libertariański styl życia. Ja tutaj mam artykuł pani Ewy Tomkowskiej z Gazety Wyborczej, która postuluje, żeby przerwy na masturbację w pracy pracodawca miał obowiązek wprowadzać. To ma jakoś jedno z drugim jakiś związek, czy zupełnie jest bez związku? Wydaje się, że to będzie trochę, pamiętacie tam sytuację z sędzią, który ukradł 50 zł na stacji benzynowej. Tak? No cała Polska widziała, jak... Nie mów, że ukradł, bo tak? Sąd Najwyższy wtedy stwierdził, że nie ukradł. No właśnie. Tylko działał ukradł, w jakiejś tam pomroczności jasnej. Tam. A takie tłumaczenie było, że no chyba sobie nikt nie wyobraża, żeby sędzia mógł ukraść 50 zł. To było mniej więcej tłumaczenie, chociaż kamera monitoringu wskazywała zupełnie co innego. I tutaj tłumaczenie będzie dokładnie takie samo. No to chyba sobie nikt nie wyobraża, żeby Gazeta Wyborcza, która wspierała strajk kobiet, robi wysokie obcasy, wszyscy
każda dziennikarka Gazety Wyborczej obowiązkowo musi być co najmniej w 30 kręgu wtajemniczenia feminizmu, żeby tam dochodziło do takich gorszących scen i w ogóle do jakiegokolwiek molestowania seksualnego. Przecież to jest niemożliwe. To zapewne się okaże jakimś performancem pana Kąckiego. Pan Kącki przypomniał o sobie, znajdzie pewnie zatrudnienie za chwilę. Albo nawet będzie... Znaczy nawet nie stracił jeszcze zatrudnienia. Nawet nie wiadomo, czy go zwolnią po tym, bo to te oświadczenia wskazują tak jakby to wyjaśnienia, no to może się mylę, obym się mylił, ale jak czytam te wyjaśnienia, one na mnie robią wrażenie takie, że Wyborcza chce, aby pan Kącki dalej pracował, żeby ta sprawa rozeszła się po kościach. Na to trochę wygląda, że tutaj Jacek Liziniewicz potępiamy, ale rozumiemy. No. Jacek Liziniewicz. Wygląda na to, że niewiarygodny gnój można, niewiarygodnego gnoju można narobić, ale jeżeli Gazeta... Proszę, tylko żeby nie było po nazwie pozew. Potępiamy, ale jednocześnie doceniamy. Tak, ale jeżeli tak pisze Gazeta pani Wyborcza da ci łamy, żebyś przeprosił, to wszystko pójdzie ci w zapomnienie. No to jest idealne, bym powiedział, może paradoksalnie jest to jakaś szansa na pojednanie, może niech Jarosław Kaczyński napisze w Gazecie Wyborczej, że mu się coś nie udało, to wtedy wszystko pójdzie w niepamięć. Znaczy to jest jakiś absurdalna rzeczywistość, no ale tam naprawdę trzeba mieć duży bałagan w głowie, żeby tam pracować. Słuchajcie, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Agnieszka Siewieryniuk-Maciarowska, dzień dobry, Białystok, Mroźny. Dziękuję bardzo, dobrej niedzieli. Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska. Dziękuję bardzo. I Łukasz Jankowski, Radio Wnet i oczywiście Telewizja Republika. Dziękuję. Ja Państwa zapraszam do pozostania z Telewizją Republika. Dzisiaj niedziela, więc komentarzy, sporów, analiz na naszej antenie nie zabraknie. Wszystkie można zobaczyć na platformie YouTube. Bardzo Państwa zachęcamy do subskrybowania kanału Telewizji Republika na tej platformie. To jest też taka mała cegiełka, która pomoże nam przejść przez ten trudny okres, pomoże nam przetrwać, pomoże nam poszerzyć być może naszą ofertę i programową, i techniczną. Bardzo Państwa zachęcam do subskrybowania i oglądania Telewizji Republika. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy poranek.